Poniedziałek, 28 marca, Wioletta Juchaniuk. Witam Państwa i zapraszam na wydarzenia. Po covidowych perturbacjach bolesławieckie zatargi z teatrem powróciły do swojego marcowego terminu. W ubiegłym tygodniu scena Teatru Starego była miejscem wielu spektakli zaprezentowanych przez miejscowe grupy teatralne i przez gości spoza Bolesławca. Młodzieżowe zatargi z teatrem to impreza festiwalowa organizowana przez Bolesławiecki Młodzieżowy Dom Kultury. W związku z rygorami pandemii koronawirusa ostatni festiwal odbył się we wrześniu 2020 roku, jedyny raz nie w terminie marcowym. Zdarza się, że człowiek śni i tak zadziały się po 2 latach 17. ogólnopolskie młodzieżowe zatargi z teatrem. Ja jestem bardzo wzruszona, bo te 2 lata były bardzo trudne dla nas i bardzo się cieszę, że dzisiaj spotykamy się, a od jutra ruszają młodzieżowe zatargi z teatrem. Młodzieżowe zatargi z teatrem zaczęły swoje życie w Zgorzelcu. Potem gościły jeszcze w 3 dolnośląskich miejscowościach. W Bolesławcu pojawiły się 8 lat temu i od początku odbywają się tu pod egidą Młodzieżowego Domu Kultury. Jestem zadowolony z tego, że jesteśmy tutaj w nadkomplecie z tego co widzimy, musieliśmy zrobić dostawki. Także mam nadzieję, że jutro także nas odwiedzicie, drodzy Państwo. Od godziny 9 startujemy z festiwalem, a na 19 zapraszam na spektakl kończący te zatargi, spektakl Ojcowie. Myślę, że też będzie to bardzo ciekawy i fajny akcent dla nas, mieszkańców Bolesławca. Reżyserem tego utytułowanego już spektaklu jest bowiem bolesławianin Błażej Biegasiewicz, studiujący w Krakowskiej Akademii Sztuk Teatralnych. 2 lata bez teatru. Proszę Państwa, jeszcze nie wymyślono takiego telewizora, takiego komputera, takiego urządzenia, które w stanie byłoby zastąpić bezpośredni kontakt z aktorem w teatrze. Cieszę się, że ten trudny czas, straszny czas ostatnich 2 lat już minął. Co prawda od miesiąca mamy chyba przerażający czas. Pani reżyser, pani Natalia Świeruch powiedziała, że te zatargi są poświęcone absurdowi. Niestety rzeczywistość też w ostatnich miesiącu stała się kompletnie absurdalna, niewiarygodna i przerażająca. Przed piątkowym rozpoczęciem festiwalu w Teatrze Starym odbywały się spektakle, które zaprezentowały grupy teatralne pracujące w Młodzieżowym Domu Kultury. To była taka przedfestiwalowa rozgrzewka, ponieważ bolesławieckie grupy nie uczestniczyły w konkursie. Moja młodzież z pracowni poprosiła mnie, żeby zawsze wystawiamy taką puszkę na pracownię teatralną i poprosiła mnie i od 3 dni, Szanowni Państwo, zbieramy, ta puszka jest oznakowana flagą Ukrainy i zbieramy pieniążki, które płacimy później na Polską Akcję Humanitarną. Myślę, że jest to piękny gest i piękna ich inicjatywa i bardzo się cieszę, że o to mnie poprosili. Tym razem w festiwalu wzięło udział 6 grup, a w tym i z odległych ośrodków teatralnych, takich jak Warszawa, Kraków czy Piotrków Trybunalski.
Na inaugurację młodzieżowych zatargów z teatrem na scenie pojawiła się bolesławska grupa z Jednej Gliny, która zaprezentowała spektakl Nasza Rzecz. Mam nadzieję, że po tym spektaklu odniosą Państwo takie wrażenie jak ja, że bardzo ważne jest to, żeby słuchać moich młodych ludzi, żeby nie denerwować się na nich, żeby zaakceptować to, że inaczej myślą niż my, że inaczej mówią niż my, ale serca mają równie gorące i ciepłe jak my. Co zrobić? Tak nie można, przecież to jest oficjalne. A który ja powinnam prowadzić? Przecież to zawsze ja prowadzę apel! Apel! Wolna lekcja. Apel. Długi, nudny. Apel. Nieprzemyślany. Apel. Na siłę. Apel. Śpiewają! Apel. Nawet pan dyrektor nie przyszedł. Od dzisiaj na Dolnym Śląsku nastąpiła zmiana w sposobie nadawania programów naziemnej telewizji cyfrowej. Więcej szczegółów w wydarzeniach w skrócie. Nowogrodzieccy policjanci zatrzymali 26-letniego mieszkańca powiatu lubańskiego, podejrzanego o popełnienie przestępstwa. Łupem złodzieja padła biżuteria i gotówka. Mężczyzna wszedł do domu i dokonał kradzieży pieniędzy oraz biżuterii. Straty zostały wycenione na ponad 5 tysięcy złotych. Sprawcy grozi kara do 5 lat pozbawienia wolności. Dwóch poszukiwanych mężczyzn zatrzymali policjanci na terenie powiatu bolesławieckiego. Zatrzymany przez bolesławieckich policjantów 22-latek ma do odbycia karę roku więzienia za popełnione przestępstwa narkotykowe. Natomiast 25-letni mężczyzna, zatrzymany przez policjantów z Legnicy, ma do odbycia karę kilku miesięcy więzienia w związku ze zniszczeniem mienia. Sejmik województwa dolnośląskiego przyjął uchwałę o przyznaniu dotacji jednostkom samorządu terytorialnego na finansowanie ochrony, rekultywacji i poprawy jakości gruntów rolnych. Wsparcie przekracza sumę 22 milionów złotych i pozwoli sfinansować aż 168 zadań inwestycyjnych. W niedzielę w całym kraju zanotowano 2368 przypadków zakażeń koronawirusem. 179 z nich dotyczyło Dolnego Śląska, a 2 przypadki zanotowano w powiecie bolesławieckim. Zmarła wczoraj jedna osoba zakażona koronawirusem. I nie dotyczyło to naszego regionu. Zakończył się powiatowy konkurs Zatrzymać w czasie. Jego honorowymi patronami byli dolnośląski kurator oświaty, starosta bolesławiecki, prezydent Bolesławca oraz Bolesławiecka Rada Seniorów. Jego celem jest zdobycie przez uczniów wiedzy o mieszkańcach miasta i powiatu, a także o ważnych wydarzeniach, w których uczestniczyli. Laureatami w poszczególnych kategoriach zostali Zofia Sulik, Natalia Czurejno, Wiktoria Parkita i Karolina Guzowska. Od dzisiaj na Dolnym Śląsku nastąpiła zmiana standardu nadawania naziemnej telewizji cyfrowej. Do odbioru sygnału potrzebny jest wyposażony w dekoder telewizor bądź dekoder do posiadanego już telewizora. Na zakup jednego bądź drugiego można otrzymać dofinansowanie. Informacje w tej sprawie dostępne są na rządowej witrynie internetowej. Udogodnienia w załatwianiu spraw urzędowych przez uchodźców wojennych z Ukrainy dotyczą wszystkich sfer działalności państwa i samorządów lokalnych. Zakład Ubezpieczeń Społecznych prowadzi dla nich telefoniczną linię informacyjną, która obsługiwana jest w języku ukraińskim. W związku z obowiązywaniem specjalnej ustawy o pomocy dla uchodźców z ogarniętej wojną Ukrainy, Zakład Ubezpieczeń Społecznych prowadzi dla nich programy dotyczące świadczeń. Dla usprawnienia tych procesów w ubiegły poniedziałek ruszyła specjalna telefoniczna linia informacyjna, obsługiwana również w języku ukraińskim. Już w pierwszym dniu nasi konsultanci mieli ogrom pracy. Najwięcej pytań dotyczyło tego, jakie w ogóle świadczenia przysługują ZUS i co trzeba zrobić, aby złożyć wniosek. Były pytania o to, kogo dotyczy konkretny wniosek oraz o terminy ich składania. Najwięcej zainteresowania było wnioskiem 500+.
Padały bardzo proste pytania dotyczące tego, co można z ZUS dostać, jak złożyć wniosek. Najczęściej pytano o 500+, ale było też sporo pytań, które nie powinny być do nas kierowane, a którymi zajmują się gminy, czyli na przykład jak dostać 40 zł na utrzymanie uchodźcy. Infolinia jest dostępna w dni robocze, czyli od poniedziałku do piątku w godzinach od 8 do 18 pod numerem telefonu 22 444 02 55. Pytania dotyczące świadczeń rodzinnych dla obywateli Ukrainy można też przesyłać e-mailem na adres ua@zus.pl. W tej chwili infolinię obsługuje 20 konsultantów. Wśród osób, które tam pracują, są także uchodźcy z Ukrainy. Również na stronie internetowej zakładu dostępne są informacje w języku ukraińskim. Potrzebujący mogą się dowiedzieć m.in. gdzie i na jakich warunkach mogą uzyskać pomoc. Przed nami jeszcze prognoza pogody na wtorek. Ja dziękuję za uwagę i zapraszam na jutro. Do zobaczenia. W nocy z poniedziałku na wtorek będzie 7 stopni Celsjusza. W dzień temperatura wzrośnie do 10. Wilgotność powietrza 90% w nocy i 70% w dzień. Zachmurzenie przez całą dobę będzie duże. Późnym wieczorem zaczną się opady deszczu. Ciśnienie atmosferyczne przez całą dobę będzie spadać. W południe wyniesie 1012 hektopaskali. Wiatr do 15 km na godzinę wiał będzie z zachodu. Pozwól sobie na taneczne szaleństwo i baw się podczas 7. edycji Gali Disco w Lubinie. 2 kwietnia w hali RCS Lubin zabrzmią największe przeboje polskiej muzyki disco i dance. Wystąpi aż 16 zespołów. Daj to głośniej. Chado Man. Long and Junior. Ona miała suknię kolorową. Łobuzy. Ona czuje we mnie pieniądz. Miły Pan. Królowo ze mną tańcz, tyś najpiękniejszą spajna. Ronnie Ferrari. Ona by też chciała być tu ze mną. Kama Sutra. Zerwij ze mnie wszystko, całe rób co chcesz. Topki. Choć nie jesteś bez wad, idziemy razem przez świat. I wielu innych. 2 kwietnia, hala RCS Lubin. Bilety już w sprzedaży. Na imprezę zapraszają Events Factory i Pub Euforia.